Dorota Gawrylu, witam Państwa. To jest program Lepsza Polska. Krwawy zamach pod Moskwą, próba zwalenia winy na Ukrainę, zapowiedź wielkiej mobilizacji i budowy nowych rosyjskich armii, czy kolejne rosyjskie rakiety nad Polską. Ostatnie dwa tygodnie pokazują, że to już nowa odsłona putinowskiej wojny. A im bardziej Putin zaprzecza, że nie pójdzie dalej, tym bardziej jest to podejrzane. To pełna ciusz. To jest totalna jazda, możliwość zaatakowania przez nas innych krajów, Polski, krajów bałtyckich, straszą tym Czechów. Czechów to prosty bryd. To kompletna bzdura, to kolejny sposób na oszukanie własnego narodu i sprawienie, że ludzie będą wydawać więcej na obronność i zmuszenie ich do dźwigania tego ciężaru. Kiedy też możemy się spodziewać jakiegoś ataku, prawda, zbrojnego na chociażby któreś z państw, przede wszystkim NATO, do których też należy Polska? No tu odpowiedź jest oczywiście z jednej strony prosta. Wydaje mi się, że to nie powinno z punktu widzenia rozumowania racjonalnego leżeć w sferze jego planów, bo to by była wojna samobójcza dla Rosji. Kropka. Z różnych powodów. Prawda? Natomiast biorąc pod uwagę ten stopień oderwania od rzeczywistości, to co on w tej głowie, no bo ma, to się nijak często ma do rzeczywistości. To co on opowiada publicznie, to są zwyczajne brednie. Co ważne, dzisiaj nie chodzi o to, by straszyć Putinem, ale o to, by go skutecznie odstraszyć. Świat już kiedyś uwierzył Putinowi, przyjmował go z honorami, bagatelizował jego zbrodnie. Czy Ukraina sprawiła, że świat zmądrzał? Czy my zmądrzeliśmy? Czy wszyscy mają już świadomość, że aby wygrać z Władimirem Putinem, trzeba go pokonać w Ukrainie? Pokonać, a nie się z nim dogadywać. O tym, jak zatrzymać Putina, dlaczego to się jeszcze nie udało, porozmawiam z moimi gośćmi, a to eksperci, którzy znają się na Rosji, znają się na wojnie i Putinie i co ciekawe, to co mówili do tej pory się sprawdzało. Gdyby świat ich słuchał, bylibyśmy może w innym momencie. Witam moich gości. Krystyna Kurczaw-Redlich, ekspertka, publicystka, była korespondentka polskich mediów Polsatu. To ważne. Autorka. Dziękuję bardzo. Autorka wielu książek, ale między innymi książki biografii Władimira Putina, Wowa, Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji Putina. Jeszcze raz oklaski. Dziękuję bardzo. Jest z nami Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, Strategy and Future. O przyszłości będziemy rozmawiać też. Generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie. Witam. I pan profesor Piotr Grochmalski, ekspert do spraw geostrategii Rosji i były korespondent wojenny. Witam pana profesora. Witam. Mówiłam na początku, że niektórzy odważnie ostrzegali i to od wielu lat przed Władimirem Putinem. Znałam dwie takie osoby. Pierwszą był Lech Kaczyński. Przypomnijmy sobie Gruzję. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czesne mój kraj, na Polskę. I druga taka osoba, którą znam, to Krystyna Kurczaw-Redlich, która w tym samym roku mówiła, że Putin i teraz Miedwiediew anulują wszelkie wolności, wszelkie prawa do niepodległości tych wszystkich krajów, które wyrwały się spod sowieckich wpływów. Dzieje się zaś to przy zupełnej bierności przekupnego Zachodu. I to jest pytanie, czy Zachód wiedział od początku, z kim ma do czynienia i nie chciał nic zrobić, czy dopiero teraz po Ukrainie się zorientował? Pani redaktor. To mnie pytanie? Tak, to pani redaktor. Nie. Teraz po Ukrainie Zachód już po prostu nie ma wyjścia. Już nie może mówić, że nie wie, co się dzieje. Ale jeszcze przecież w 2014 roku, mimo że po aneksji Krymu, mimo że Zachód bardzo się oburzył, to oburzenie nie było tak efektywne jak teraz. Owszem, wprowadzono sankcje. Owszem, stwierdzono, że Putin jest podejrzany jako prezydent. Tym niemniej, o ile sobie przypominam, to
aneksja Krymu to jest 2014 rok, a prezydent Macron przychodzi w 2017 do władzy i wprawdzie nie w Pałacu Elizejskim, ale w Wersalu niedługo potem przyjmuje Władimira Putina. Więc Zachód cały czas robił dobrą minę do złej gry, wiedząc, że jest to zła gra. Ale dlaczego? Dlatego, że Zachodowi bardzo niewygodnie było pomyśleć, że ma do czynienia z przestępcą. Oni chcieli widzieć prezydenta kraju, z którym można utrzymywać normalne dyplomatyczne kontakty i przede wszystkim normalne biznesowe kontakty. Ale mnie dręczy ta myśl i ona, wydaje mi się, że to pytanie, chciałabym od panów też uzyskać tę odpowiedź, albo potwierdzić, albo zaprzeczyć tej myśli, że świat wiedział i niewygodnie mu było rzeczywiście powiedzieć, reagować i tak dalej. Czy świat się bardzo pomylił, że świat jest naiwny, Zachód, mówimy ogólnie Zachód. Bo jeśli świat jest i Zachód jest tak naiwny, no to jest straszne i przed nami niezbyt ciekawa przyszłość. A jeśli wiedział i zachowywał się tak koniunkturalnie i tak strasznie też wobec przestępcy, imperialnego bandyty, jak mówiła redaktor Kurczab-Redlich już od dawna, to nie wiem, to jeszcze gorzej. Ładnie ja tu wychodzę. No. Wydaje się, że Zachód i świat wiedział. Bolesny paradoks tej sytuacji polega na tym, że Putin i przedstawiciele rosyjskiej elity władzy od lat w gruncie rzeczy, jak to się mówi, otwartym tekstem, mówili, jakie mają plany, jak postrzegają przyszły porządek międzynarodowy, rolę Rosji, jak będą dążyli do odbudowania rosyjskiej strefy wpływów i jak postrzegają używanie siły zbrojnej po to, żeby właśnie tę strefę wpływów odbudować. To nie były tajne plany. Oni o tym mówili publicznie. Są dziesiątki, jeśli nie setki wystąpień. Paradoks moim zdaniem polega na tym, że świat nie słuchał, a może słuchał, a nie słyszał. No, ale pytaniem jest też zasadnym, dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że wyciągnięcie konsekwencji czy wniosków z tej narracji Putina zmuszałoby świat do podjęcia bardzo trudnych, również ekonomicznie, decyzji, a Zachód tej decyzji, czy państwa Zachodu tych decyzji nie chciały podjąć, no bo korzystały z tego, co się określa mianem renty pokoju i to są bardzo poważne kwoty. No właśnie, może było tak, że renta pokoju, może kupowaliśmy w ten sposób pokój. Może nie było innego wyjścia. Może dzięki temu, że nie zareagowano od razu, dzisiaj jeszcze nie ma wojny światowej. Panie generale. Panie redaktor, musimy spojrzeć przez pryzmat pewnych narracji, które działy się przed 2014 rokiem z punktu widzenia stricte wojskowego. Armia Federacji Rosyjskiej, wcześniej Armia Związku Radzieckiego i ten konglomerat zwany Układem Warszawskim, no przede wszystkim Armia Radziecka były stawiane jako ta druga największa na świecie, co niektórzy nawet mówili, że jest największą, najlepiej wyposażoną. Pamiętamy deklarację Putina o drastycznym zwiększeniu budżetu obronnego i maksymalizacji przyspieszenia procesów modernizacyjnych. Pamiętamy doskonale demonstrowanie nowoczesnych czołgów. Mam tu na myśli czołg Armata, który, jak się później okazało, nie był w stanie o własnych siłach zjechać po defiladzie. Na szczęście podczas naszych defilad wszyscy zjeżdżają o własnych siłach, więc sprzęt mamy zdecydowanie lepszy. I pamiętamy, i tutaj ja bym nie powiedział, że Zachód i świat doskonale wiedział, bo to jest uzależnienie gospodarcze i uzależnienie energetyczne od tego, co Rosja mogła dostarczać i dostarczała wtedy. Czyli nie było innego wyjścia. Trzeba się było zachowywać tak, że trzeba było legię honorową i tak dalej. I przyjmować pani redaktor, w Londynie z honorami dokładnie. I tak dalej. Tak trzeba było robić? I ja spotkałem się kilkukrotnie z Georgem Friedmanem, który, jak jeszcze służyłem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, który podkreślał, róbcie wszystko, żeby baryłka ropy kosztowała w państwach OPEC mniej niż kosztuje baryłka rosyjska. I wtedy będziemy mieli pokój na świecie. No i nie ma pokoju w takim razie. Czyli co, była to błędna jednak strategia, jakby na to popatrzeć? Czy już trudno to ocenić z perspektywy tych lat? Była to zabójcza strategia. Ja zwracam uwagę, że Putin decyzje, które pokazywały, co będzie robił, już podjął praktycznie w pierwszych dniach
urzędowania jako... Wcześniej chyba, bo pani redaktor pisała o tym, że jako wicemer Petersburga już o tym powiedział wyraźnie. W 94 roku, tak. No, służby w Rosji... będzie chciał odbić Ukrainę. Tak. Służby w Rosji próbowały dojść do władzy kilkakrotnie. W 93, w 96 wręcz Jelcyn już podpisał dekret wprowadzający stan wojenny czy wyjątkowy w Rosji. W ostatniej chwili podarł ten dokument, a on w zasadzie oznaczał, że służby przejmują władzę nad Rosją. W 99 ta trzecia próba z szantażem, Jelcyn został postawiony pod ścianą i rzeczywiście wtedy podpisał ten swoisty wyrok śmierci na demokrację rosyjską, aczkolwiek pamiętajmy, w 95 roku w Rosji pojawiła się książka, czy Rosji potrzebny jest Hitler. W 95 roku pierwsza wojna czeczeńska wyznaczała kierunek. Na linii tego kierunku był Putin, bo właśnie pierwsza wojna czeczeńska pokazała, że Rosjanie są zdolni do ludobójstwa i tą lekcję odrobili. Natomiast jedna kwestia. W roku 2000 Putin podpisuje rozporządzenie o podziale Rosji na okręgi federalne. Tworzy centralny okręg federalny. 13 maja, czyli 7 rozpoczyna urzędowanie, 13 maja tworzy perspektywę strategiczną, która mówi, rozpocznę wojnę. Ten centralny okręg federalny to jest dzisiaj moskiewski okręg wojskowy, dokładnie 1:1. Czyli widać, że decyzje strategiczne Putin podjął w pierwszych dniach urzędowania. No to dlaczego mówi pan, że zabójcza była ta strategia? Dostaliśmy ponad 20 lat pokoju. Pan mówi, że brak reakcji na te jego strategie, na te jego plany, kolejne aneksje, kolejne zajmowania, ludobójstwa i tak dalej, ale świat Zachodu w miarę bezpiecznie do Ukrainy. Pan mówi, że to była zabójcza strategia. Dlaczego? No bo ta strategia doprowadziła do wojny, która jest strategicznym zagrożeniem dla, nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale dla istnienia Polski. Nie zdajemy sobie sprawy, że w 2004 roku Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w tym wymiarze nienawiści, wrogości, jaki ma być budowany w Rosji wobec państw Zachodu. Polska miała być kluczowa. Dokładnie w miejsce najważniejszego święta w czasach Związku Sowieckiego, czyli owego święta rewolucji październikowej, zaczęto świętować od decyzji w 2004 roku. Moment wygnania z Kremla Polaków w 1612 roku. Tak było, tylko moje pytanie jest takie, czy można było coś zrobić? Czy można było coś zrobić? Czy świat do tej pory działa państwa zdaniem dobrze? Czy możemy ufać tym decyzjom, które będą za chwilę podejmowane? Bo do tej pory co się stało jest w porządku. Nie ma jeszcze wojny światowej, ceną jest Ukraina, ale można zatrzymać teraz Władimira Putina. Wydaje mi się, że tak nie jest. Znaczy, z pewnością nie jest w porządku. Tu musielibyśmy rozważać istotę polityki odstraszania. No bo chodzi o to, żebyśmy byli w stanie jako Zachód, jako część Zachodu wpłynąć na pewną kalkulację strategiczną Putina i Federacji Rosyjskiej, ażeby oni nie odważyli się zaatakować. No i ta polityka odstraszania zależy od trzech czynników, które muszą być spełnione łącznie. To jest po pierwsze potencjał wojskowy, to jest po drugie wola użycia tego potencjału, czyli pewna spoistość wewnętrzna i zdolność do podjęcia decyzji. I po trzecie, nie mniej ważne, to jest reputacja. Czyli nasz przeciwnik musi uwierzyć w to, że my mamy siły i użyjemy tych sił, jeżeli zagrożenie zacznie narastać. I te 30 lat to jest po pierwsze zaniedbanie utrzymania odpowiedniego potencjału wojskowego, bo gdyby Europa wydawała te 2% PKB na bezpieczeństwo, to musiałaby wydać przez te 30 lat 1 800 000 000 000 euro więcej. Z tego sami Niemcy ponad 630 miliardów euro więcej. Te pieniądze poszły na rozbudowę państwa socjalnego. To my musimy mieć tego świadomość. Po drugie, nie ma też determinacji, żeby tej siły używać. Pani redaktor mówiła o zachowaniu prezydenta Macron, ale tego rodzaju postaw, tego kunktatorstwa, tych prób przekonania Putina,
czy udobruchania było znacznie więcej. No dobrze. I w tym sensie nie mamy reputacji i nasza polityka odstraszania, i to jest problem całego NATO, również Polski, jest moim zdaniem niewystarczająca w obecnej sytuacji. Ona była dobra kilka lat temu, czy kilkanaście, dzisiaj to już nie wystarczy. Bo wczoraj Władimir Putin, przytaczałam te słowa, powiedział, że nie zamierza na nikogo już więcej napadać. Pani redaktor się śmieje, bo też pisała o tym, że jak mówi Putin, że nie napadnie, no to jest przekonana, że stanie się coś odwrotnego. No może nie w tym wypadku. Może jednak nie w tym wypadku. To nie jest takie proste. Ja przy tym tutaj, przy tym towarzystwie nie mam w ogóle prawa mówić na tematy strategiczne, ale wydaje mi się, że Putin, aczkolwiek on sam podejmuje wszystkie decyzje i te najgłupsze również, jak sprowokowana niewiedzą jego napaść na Ukrainę, bo przecież twierdzili jego doradcy, że Ukraina w ciągu 2 tygodni będzie podbita i że Ukraińcy przyjmą go kwiatami i tak dalej. Takie dostawał wiadomości, jakie dyktator chciał dostawać. Tym niemniej jednak teraz sytuacja się zmieniła na tyle, że ludzie, którzy go otaczają, mam nadzieję, nie są samobójcami, tak jak powiedzmy on chciałby. No tak, tylko problem polega na tym, o czym pan redaktor też przed chwilą powiedział, że ten kwestia odstraszania, czy my jesteśmy rzeczywiście, potrafimy odstraszać Władimira Putina. On sam wskazuje na to, że na przykład USA to 860 miliardów dolarów, jeśli chodzi o wydatki na wojsko. Sam powiedział, że my, Rosja, 70 miliardów. Ale z drugiej strony no niewiele robimy, żeby go odstraszyć w Ukrainie, bo raz dajemy sprzęt, raz go nie dajemy, a częściej go nie dajemy. Panie generale. Panie redaktor, zacznijmy od tego, że delikatnym błędem byłoby kalkulowanie, że państwa NATO przez 30 lat wydatkowały po 2%, bo trzeba przypomnieć, że deklaracja 2% padła dopiero na szczycie NATO w 2014 roku w Newport i to w perspektywie 10-letniej, czyli... Ale w czasie zimnej wojny, panie generale, państwa NATO wydawały 3,5% PKB na bezpieczeństwo. Nie wszystkie, nie wszystkie. Średnio. No. Za mało, jak rozumiem. To jest taki wniosek wspólny. 2% to jest i tak obniżenie wobec tego poziomu z czasów zimnej wojny. Teraz mamy drugi trend, który charakteryzował do niedawna Europę. To jest trend, który ja nazywam misjami pokojowymi, czyli Peace Support Operations, gdzie cała Europa, mówię tu o państwach natowskich, była szkoleniowo i doktrynalnie skoncentrowana na tym, że bierzemy udział w misjach ekspedycyjnych, tworzymy koalicje, potrzebne nam są lekkie, mobilne wojska, wcale nie ogromne, dość tanie w utrzymaniu, które będą w stanie w krótkim czasie być przerzucone do dowolnego zakątku, do zakątka naszego globu. Unia Europejska nawet zdefiniowała to 6 tysięcy kilometrów od Brukseli. Szkoleniowo poszliśmy bardzo głęboko i daleko w kierunku właśnie udziału żołnierzy w misjach stabilizacyjnych, pokojowych. No, odbiło się to pozytywnie, bynajmniej o naszych siłach zbrojnych, jeżeli mówimy. Ale to wystarczy, żeby odstraszyć Władimira Putina? Nie, pani redaktor, zmierzam do czegoś innego. My w tym czasie pozbyliśmy się ciężkiego sprzętu, bo wiele strategii, wiele białych ksiąg opublikowanych w Europie traktowało, że czołgi, artyleria nie są do niczego potrzebne, tym się nie zaprowadza pokoju. I państwa zaczęły ciąć armię. Wszystkie państwa w Europie pocięły armię, posprzedawały sprzęt i mamy kuriozalną sytuację. My mamy więcej leopardów niż ma armia niemiecka. Belgowie w tej chwili wypożyczają czołgi, które sprzedali. Bo... Czyli nie mamy czym, panie generale, odstraszyć Władimira Putina, nie, a wiemy, że musimy go zatrzymać. Nie tak? Do końca, pani redaktor, bo to, co powiedział Donald Trump, ja to uważam jako taki last wake up call, czyli przywołuję was do deklaracji z Newport. Obiecaliście 2%, no to kto zapłacił? I tutaj teraz mamy bukaresztańską dziewiątkę. Jest to też mocna inicjatywa z bardzo mocnym udziałem naszego państwa. I
to są państwa, które wydają znacznie więcej niż deklaracja z Newport. Ja tylko chciałam zauważyć, że jesteśmy w momencie naszej debaty, z której mogę wyciągnąć taki wniosek, że do tej pory nie udało się zatrzymać Władimira Putina, pomimo głosów, ostrzeżeń i tak dalej. Teraz musimy go zatrzymać, bo już wiemy, że jak go nie zatrzymamy, bo to chyba ta wiedza już jest powszechna, to pójdzie dalej. I pytanie, które jest następne, jak go zatrzymać, bo jeśli go nie zatrzymamy, to skończy się znacznie gorzej. Panie redaktor, jedno jeszcze dodam ad vocem do poprzedniego wątku. Moim zdaniem błędem administracji prezydenta Bidena była deklaracja tuż po 24 lutym, że nigdy żołnierz amerykański nie stanie na ziemi ukraińskiej. Później administracja Bidena prostuje to, że będziemy walczyli o każdy w tłumaczeniu na nasz centymetr ziemi natowskiej. To dało carte blanche Putinowi, no dobra, no to skoro oni, główny, nazwijmy to, no nie chciałbym użyć tego sformułowania, policjant pokoju światowego deklaruje, że nie wejdzie na Ukrainę, no to ja mogę robić co chcę. Natomiast my w tej chwili, czy my mamy go zatrzymać przed inwazją na NATO? Moim zdaniem, ja tu absolutnie zgadzam się z tym, co pani redaktor powiedziała, przy stracie 6 tysięcy czołgów i ta liczba rośnie, odbudowanie tego potencjału to jest minimum 5 do 8 lat, wyszkolenie żołnierzy to są kolejne lata i no, nie bądźmy przesadnie utwierdzeni w przekonaniu, że to się stanie za chwilę. Fakt, musimy zrobić wszystko, bo Rosja rozmawia tylko z silnym albo z silniejszym. O tym, w jaki sposób zatrzymać Putina, ile mamy czasu rzeczywiście i czy żyjemy w przekonaniu, że uda się to zrobić bez wysyłania żołnierzy NATO na Ukrainę, bo takie jest przekonanie. Zresztą jest kilka takich przekonań, w których żyjemy. O tym w dalszej części rozmowy, która jest na antenie Polsatu News teraz i na antenie Wydarzeń 24. No to właśnie, to może do tego wątku rzeczywiście, bo jest nawet sondaż, z którego wynika, że jesteśmy w ogóle przeciwni wysłaniu wojska na Ukrainę. Ale czy bez wysłania wojska uda się zatrzymać Rosję? Wydaje się, że scenariusz wysłania wojska na Ukrainę to jest w gruncie rzeczy scenariusz, jeden ze scenariuszy zakończenia wojny. O tym już mówiono w zeszłym roku. Mówiło się o jakimś kontyngencie międzynarodowym sił pokojowych i obserwacyjnych, które miałyby nadzorować zawieszenie broni. Ale jeszcze warto dwa słowa powiedzieć o tym scenariuszu napaści Putina na NATO, bo o tym się dużo rozmawia. I tu jest, nie ma sporu między nami, że jeśli chodzi o wielki konflikt, to nie wydaje się, iżby Rosja przygotowywała się w krótkim czasie, ale lokalną, odcinkową przewagę, na przykład na kierunku estońskim czy na kierunku łotewskim, Rosja jest w stanie zbudować znacznie szybciej niż w perspektywie 8 lat i wtedy może się ziścić ten scenariusz, o którym też Joe Biden mówił, mniejszego wtargnięcia. To też był kolejny błąd strategiczny, jeśli chodzi o pewną komunikację sił amerykańskich czy państwa amerykańskiego. I my mówimy o tego rodzaju scenariuszu napięcia, że Rosjanie atakują, zajmują jakiś teren w ramach mniejszego... My to obserwujemy, jak obserwowaliśmy Ukrainę. On ma już swoje kolejne przyczółki. I potem uruchamiają to, co strategzy określają mianem eskalacji celem deeskalacji, czyli używają groźby jądrowej albo odpalają głowice w przestrzeni kosmicznej czy na terenach niezabudowanych po to, żeby uwiarygodnić swój scenariusz. Ja nie twierdzę, że tak się stanie. Ja tylko mówię, że musimy być przygotowani również na tego rodzaju wyzwania, a nie tylko na wielką wojnę, że Putin oszaleje i zaatakuje całe NATO olbrzymią armią. No, no pani redaktor. Scenariuszy może być znacznie więcej. Czy to jest taki plan w jego głowie, pani zna? Tak, ja codziennie jestem z nim, prawda? Tak, na dzwonku, tak rozmawiam z Putinem. Prześledziła pani jego wypowiedzi i nawet pani o tym dokładnie napisała. Tak, to prawda, ale... Co on planuje i jakie ma imperialistyczne zapędy? Na czym, co chce zbudować, co chce osiągnąć? Głównym celem Putina w tej chwili jest przetrwać. To jest przetrwać na stanowisku prezydenta tak długo, jak się da. Dlatego, że każde zachwianie grozi mu nie tylko trybunałem karnym, ale grozi mu także sądem wewnętrznym, jeżeli by cokolwiek się w Rosji zmieniło.
to, co Putin w tej chwili robi i bez względu na to, kto był autorem tego aktu terrorystycznego w Krokusie, to tak czy inaczej Putin z tego wyciąga wnioski takie, że jeszcze większy zaprowadza terror wobec Rosjan. Po pierwsze, po raz któryś tak wyraźnie zaczęto znowu podnosić sprawę likwidacji moratorium na karę śmierci. A co to znaczy? To znaczy, że wprawdzie trzeba do tego zmienić konstytucję, ale to nie jest problem dla Putina, ale to znaczy, że jeśli on wprowadzi powszechną mobilizację i ktoś będzie się sprzeciwiał natychmiastowemu stawieniu się w punkcie poborowym, będzie uważany za dezercję, a dezercję karze się karą śmierci. Oczywiście ta kara śmierci także będzie się obracała przeciwko przeciwnikom politycznym Putina. I on nie będzie już musiał szukać wykonawców za granicą. Ale pytam też o imperialistyczne plany. To co to jest, gdzie będzie chciał, jak będzie chciał to odbudowywać? Czyli powrót do tego, co było przed przełomem? W jego planach zawsze była nowa Jałta, nowe podzielenie świata, nowy podział świata. To znaczy on bardzo chciałby wrócić nasze terytoria, to znaczy naszą Europę Środkową pod swoje polityczne panowanie. Nie znaczy to, że on chciałby tutaj wprowadzić swoje wojska tak jak były. Nie znaczy to, że on chciałby narzucić nam swoją władzę, ale chciałby narzucić swoje wpływy tak, żebyśmy musieli je zaaprobować. Mm-hmm. Oczywiście to, że to są jego plany od dawna, to nie jest żadną tajemnicą. To, że to są plany, które ziścić się absolutnie nie mogą, to jest inna sprawa, ale tutaj już panowie, no właśnie, co zrobimy tak? Mówili. No to trzeba przejść do tego, co zrobić, żeby się nie ziściły, bo pan redaktor przed chwilą powiedział o tych małych, niby małych, bo to są niby małe rzeczy, czyli te wejścia, wtargnięcia, ale też jest kwestia rakiet, bo my nawet dzisiaj jesteśmy, nie wiemy jak reagować, jeśli rakieta po raz kolejny hula po naszym niebie, rosyjska rakieta, bo jedni uważają, że trzeba ją strącić, inni mówią, że nie trzeba strącać, posłuchajmy może za chwilę wypowiedzi w tej kwestii, bo to też jest istotne. Przypomnę też, ile razy tu się pojawia. Teraz widać było mapkę, ile razy pojawiały się te rakiety, bo to już nie jest pierwszy raz oczywiście. I posłuchajmy, co się mówiło po tym incydencie ostatnim, niedzielnym. Tego typu cele na styku dwóch państw są zawsze bardzo trudnym dylematem do niszczenia. Taka rakieta może spaść na terytorium Polski i wywołać określone skutki. Dlatego my przede wszystkim tutaj dzisiaj podchodzimy do tego w taki sposób, że uważamy, że to było w dużej mierze intencjonalne działanie. Szkoda, że ta rakieta nie była zlikwidowana, kiedy ona była w strefie NATO. No by wtedy mniej u nas było pracy. I nie była w zasięgu naszych wojskowych, lądowych środków ogniowych, więc tutaj nie było mowy o zestrzeleniu. Dwie pary drużyny, jedna polska, druga amerykańska, startując z odpowiednich lotnisk, były na czas w rejonie, w którym mogły strącić nadlatujący obiekt. Nie powinna być natychmiast strącona, bo i w poprzednich przypadkach powstrzymywaliśmy się przed taką decyzją i robił to poprzedni rząd, poprzedni minister obrony, były po temu konkretne powody. Natomiast jeżeli ta sytuacja powtarza się po raz trzeci w przypadku rakiety Federacji Rosyjskiej i nic nie wskazuje na to, żeby miała się nie powtórzyć więcej. Musimy się nastawić, że te rakiety muszą być zwalczane, niszczone, które wpadają na terytorium NATO i dlatego musimy robić wszystko, aby naszych sojuszników przekonać, aby NATO ustanowiło wysuniętą strefę obrony powietrznej przed granicę, aby zestrzeliwać te rakiety, które już się zbliżają do naszej granicy, a nie dopiero nad naszym terytorium. Ile osób, tyle opinii. Wydaje się, że jest jednak możliwość strącania tych rakiet. Panie generalny, no pan jest ekspertem. Powinniśmy byli strącić rakietę, czy jednak nie strącać? No może tak, zacznijmy od tego, co pani na początku powiedziała. Możliwość jest, tak. Mamy takie możliwości. Te możliwości z dnia na dzień rosną, bo można powiedzieć, budujemy od nowa
cały kompleksowy system obrony powietrznej. Obrona przeciwlotnicza i rakietowa, tak mamy, zobaczmy jak to wygląda teraz, tak. Mówię o grafikach, proszę kontynuować. Będę wrzucać. Jest to program Wisła, program Naref, program Mała Naref. Więc tutaj zyskujemy znacząco na tym. No, musimy być wszyscy świadomi, nie ma stuprocentowego systemu, który by chronił całe terytorium. To absolutnie nie. A żelazna kopuła, bo jeszcze pojawia się, im patrzę teraz na naszą grafikę, pojawia się zawsze tęsknota za takimi żelaznymi kopułami, jak w Izraelu, broniącymi przestrzeni. To byłaby jakaś... Panie redaktor, Izrael w porównaniu z Polską jest państwem malusiu, gdzie, no tak, absolutnie, tylko że tam Iran deklaruje chęć, wolę, żeby to państwo zniknęło z map świata. No, w stosunku do naszego kraju nikt jeszcze takiej deklaracji na szczęście nie złożył i chyba nie złoży. Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność polityki Federacji Rosyjskiej, trzeba budować i ten Iron Dome musi być zbudowany wzdłuż granicy wschodniej. I to, jak rozumiem, się dzieje. Mamy być spokojni, tak? Tak. Teraz, jeżeli mówimy o tych konkretnych przypadkach, no, dla mnie osobiście najbardziej niepokojącym jest przypadek, nazwijmy go bydgoski, bo jest niepokojącym, bo ta rakieta tam na pewno nie zabłąkała się, bo nie ma takiej możliwości. Natomiast jeżeli porozmawiamy o przypadkach... 24 kwietnia 2023, tak? Przypadkowo odnaleziona. Pani redaktor podaje datę przypadkowego odnalezienia. Tak. Natomiast weźmy szybkiej analizie, poddajmy ostatni przypadek. Rakiety tego typu, czyli mówimy o rakietach manewrujących, zazwyczaj latają na pułapie 40-100 metrów. Latają dlatego na tak niskim pułapie, żeby nie być widocznym dla radarów. Taka rakieta, żeby była widoczna dla radarów, musi przelecieć ostentacyjnie, demonstracyjnie przed anteną radaru, co jest absolutną bzdurą. Więc jeżeli ona znalazła się na naszym terytorium, to ktoś celowo ustawił waypoint, żeby ona tam wleciała i też celowo wleciała na pułapie 400 metrów. Po co? Po to, żeby polskie radary ją widziały. Federacja Rosyjska po raz kolejny dokonała sprawdzenia działania systemów narodowych i systemów. I co sobie teraz zanotowała ta Federacja Rosyjska? Że co? Że jakie działają. Wnioski? Że działają. A pani redaktor, tą konfrontację porównywania sprawności systemów wygrywa ten, który trzyma nerwy na wodzy. Czyli ja zachowaliśmy sobie życzył, się tak, jak żeby powinniśmy. Moi koledzy, szczególnie dowódca operacyjny i jego podwładni, dalej postępowali tak, jak postępują, czyli trzymają nerwy na wodzy. I to jest właśnie to, co powoduje, że w tym obszarze odstraszamy. Bo bez względu na to, czy my ją strącimy, czy ona uderzy, straty będą. Jak wielkie, nikt nie wie. To jest zgoda, jak rozumiem, w studiu, że pan profesor ma inne zdanie, czy trzeba było... Tak, bo to jest kwestia szerszej strategii, a sądzę, że to jest element wykorzystywania. Jakiś sygnał idzie w świat, że przestrzeń natowska jest wykorzystywana do uderzenia na cele ukraińskie, bo tak jest w istocie. To jest moim zdaniem fatalny przekaz, bo miejmy świadomość, że wojna, którą Rosja toczy, nie odgrywa się, czy też nie funkcjonuje tylko w wymiarze takiej wojny kinetycznej. Rosja traktuje bardzo poważnie oddziaływanie informacyjne, czy tak zwaną wojnę mentalną, a w każdym razie oddziaływanie na społeczeństwa, doprowadzanie do rozpadu struktur społecznych, do tego, aby wygrać bez uderzenia kinetycznego. I tego typu wojna jest prowadzona intensywnie wobec Polski. Stąd to, co powiedziałem, że od 2004 roku uczy się Rosja nienawiści do Polski. Ten proces postępuje i w tej chwili bardzo podobny jest do tego, co Rosjanie robili z Ukraińcami. Znienawidzając ten naród, słynny Mein Kampf Putina z 2001 roku, z lipca, kiedy on już w zasadzie przedstawił scenariusz agresji na Ukrainę. I co istotne, tam drugim państwem najczęściej wymienianym i drugim narodem byli Polacy i Polska. W związku z tym, jeśli patrzymy na to w większej skali, obserwujemy, jakie są strategiczne cele Rosji, to oczywiście w kategoriach operacyjnych absolutnie pełna zgoda. Nie należy odsłaniać pewnych naszych zasobów, natomiast z punktu widzenia pewnego sygnału, a pamiętajmy, jesteśmy państwem kluczowym, to takie wykorzystywanie naszej przestrzeni do tego, aby uderzać w plecy ukraińskie, to w te cele,
które są w ten sposób skonstruowane, bo przecież Rosjanie omijają dzięki temu, dzięki tego typu działaniom, omijają systemy obrony powietrznej ukraińskiej. No teraz też wiemy, że Rosjanie chcą zmusić Ukraińców do przesunięcia tych systemów. Stąd są przecież te ataki intensywne w infrastrukturę zbrojeniową ukraińską, aby wymusić na Ukraińcach przesunięcie tych systemów z linii pola walki do obrony właśnie miast. Ale tu nie trzeba jakiejś nowej umowy, bo jak rozumiem, to jest kwestia działania NATO, ja nie samej tylko Polski. Krótko chciałam dodać, a propos działania antypolskiego, z bliskiego mi pola informacyjnego, że już w 2014 roku przytaczano jakieś nieprawdopodobne zbrodnie, których tam dokonali przeciwko Rosjanom Polacy jacyś. Ale w tej chwili permanentnie powtarza się, że największy legion cudzoziemski, który walczy w Ukrainie, to jest legion polski. Czyli absolutne kłamstwo, totalny absurd. Tym niemniej jest to niemal codziennie powtarzane. I jaki cel? Przygotowania do wojny, do agresji, ale w tej chwili realizowanej w tych wymiarach, które są nieczytelne, najczęściej nieujawniane, a więc intensywnego oddziaływania na społeczeństwo polskie. A w ramach tego, co Gierasimow nazywa tą asymetryczną wojną hybrydową. No, ten, który istocie, wymyślił tę wojnę w ogóle hybrydową. On rozwinął pewne elementy, ale gdybyśmy uważnie czytali pewne procesy, które zachodzą w Polsce, to doskonale widzimy, że dla Rosji optymalnym rozwiązaniem jest głęboka deeskalacja sytuacji politycznej w Polsce, deeskalacja systemu gospodarczego, instytucjonalnego, ale generalnie także zmniejszone zaufanie społeczeństwa do armii. No, tego typu sytuacja, takie rozważania, czy jesteśmy w stanie zestrzelić tą rakietę, czy nie jesteśmy w stanie zestrzelić tą rakietę. No, HAS 101 rzeczywiście programowana jest w Ministerstwie Obrony, w takim specjalnym centrum analiz matematycznych i nie ulega wątpliwości, poza wszelką dyskusją, wszelkie rozmowy na temat tego, że ona przypadkowo wtarnęła w polską przestrzeń, są absurdalne. No, naprawdę to jest celna broń. Skuteczna broń to jest jeden z najnowocześniejszych systemów, jeśli chodzi o pociski manewrowe ze strony Federacji Rosyjskiej. Zespoły matematyków, którzy programują i przygotowują tego typu operacje, robią to z długim wyprzedzeniem. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że to była świadoma prowokacja. Ale tak. Panie profesorze, no ale ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem generałem, no bo wszyscy zgadzają się co do tego, że było to intencjonalne działanie Federacji Rosyjskiej, czyli tak zaprogramowano tor lotu tej rakiety, żeby ona znalazła się nad terenem Rzeczpospolitej. Po drugie, doskonale wiemy, że rakieta H-101 ma swojego brata bliźniaka, rakietę H-102, która może przenosić głowice jądrowe. W tym sensie, czy z jakiego rodzaju rakietą mieliśmy do czynienia, zawsze tu działamy w pewnej ambiwalencji, no pewnej niewiedzy. Ale rozpatrzmy tę sytuację z punktu widzenia pewnej komunikacji strategicznej między NATO a Federacją Rosyjską i jeśli chodzi o siłę polityki odstraszania, tych trzech elementów. Mamy zdolności wojskowe, żeby ją zestrzelić? Pan generał powiedział, że mamy. Mamy wolę polityczną i taki tryb podejmowania decyzji, żeby to zrobić? Nie zrobiliśmy tego, czyli ja rozumiem, że Putin, mówiąc umownie, otrzymał komunikat, że w tym obszarze nie jesteśmy skłonni użyć siły, którą że może hasać po polskim niebie dalej. Tak? Ja też i to utwierdza naszą reputację jako podmiotu niezdolnego do użycia twardej siły. Nawet jeśli to ta reakcja byłaby reakcją przewymiarowaną, to moim zdaniem po tych kilku już nieprzypadkowych wtargnięciach należało rozważyć zestrzelenie tej rakiety. No chyba, że takich zdolności nie mamy, to wtedy mamy zupełnie inną sytuację. Ale bazując na tym, co pan generał był uprzejmy powiedzieć, ja akurat mam inny pogląd. W pewnym sensie byłbym nawet skłonny zgodzić się z opinią pana generała Kozieja. Byłbym ostrożny, jeśli chodzi o takie wyprzedzające uderzenie na terenie Białorusi czy obwodu kaliningradzkiego, ale w przypadku niszczenia rakiety, która znajduje się w przestrzeni powietrznej Ukrainy, wydaje mi się, że to byłoby akceptowalne dla państwa ukraińskiego. Więc w tym sensie moim zdaniem na poziomie komunikacji strategicznej
niezależnie od kalkulacji wojskowych. Tak, to jeszcze szybko odpowiedź pana generała. Decyzja. Tak, bo jeszcze mamy jedną kwestię. Absolutnie pan redaktor ma rację. Nie zgodzę się z tym, że było to użycie przestrzeni natowskiej do ataku na cele ukraińskie, tylko to, co pan redaktor powiedział, tak, CH-101 ma brata bliźniaka CH-102, który ma większy zasięg i jest absolutnie przygotowany do tego, żeby przenosić ładunki jądrowe. I proszę sobie wyobrazić teraz reakcję naszych rodaków, jakbyśmy to zestrzelili nad własnym terytorium. Bez względu na to, czy to by uderzyło, czy nie by nie uderzyło, bo tego nigdy się nie wie. Oczywiście wykorzystanie systemu AWACS pozwala po śladzie radiolokacyjnym, po śladzie termicznym określić, gdzie ta rakieta leci. I to jest właśnie zdolność predykcyjna, która nam daje tą możliwość, że... I tu kolejna rzecz, z którą się nie zgodzę z panem redaktorem, tu nie ma czynnika politycznego, bo szanowni państwo, to są sekundy. Dowódca operacyjny, po to jest trzygwiazdkowym generałem, bynajmniej etatowo, że ktoś mu dał tą władzę, że on podejmuje decyzję. Ostateczną. I to później jego się będzie rozliczało. Ja byłem, jak byłem w Iraku, byłem odpowiedzialny za wszelkie działania międzynarodowej dywizji i kiedyś o 2 w nocy zameldowano mi, że ktoś zostawił samochód pod bramą wjazdową do naszego kampu w Wadi Venija. Co robić? Zniszczyć. Panie generale, ale chcę dokończyć. Ale moment, tak. Działania żołnierze to zniszczyli. To byłoby straszne. O czym rano dowódca dywizji zrównał mnie mniej więcej z poziomem piachu w Wadi Venija, bo to kontraktor, który dla nas realizował zadania, zostawił, żeby tego samochodu nikt mu nie ukradł. No tak, ja jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać. Ale to byłby dramat, gdybyśmy zestrzelili tę rakietę z punktu widzenia tego. Ja cały czas siedzę w telewizji rosyjskiej, to znaczy oglądam telewizję rosyjską. Sądzę, że to byłby największy błąd, jaki można by popełnić. Przepraszam, ja wiem, że ja jestem na posiedzeniu sztabu generalnego, tak, ale ja nie znam się na tym. Wydaje mi się tylko z punktu widzenia propagandy rosyjskiej, że byłby to dramat. Ja tylko jedno zdanie, ale pani redaktor. Jeszcze muszę zapytać o odwołanie generała Gromadzińskiego, bo mówiliście o destabilizacji różnego rodzaju na terytorium Polski, która jest też zagrożeniem dla naszego kraju. Chciałam zapytać, czy to jest taki moment destabilizacji, czy też dzieje się coś rzeczywiście, sposób poinformowania może o tak. Zawsze, ale proszę to jedno zdanie dokończyć. Jednym zdaniem cieszę się, że pan redaktor ma inne zdanie, bo najlepsze rozwiązania rodzą się podczas burzliwych dyskusji i kłótni, a nie podczas gremialnego kiwania głową i przytakiwania temu, który prowadzi spotkanie. Jest taka sytuacja, że rzeczywiście, jeśli chodzi o szpiegów rosyjskich, to jest teraz akcja polsko-czeska, wyłapywania ich, ale też równocześnie pojawiała się informacja niezwiązana o odwołaniu generała Jarosława Gromadzińskiego ze stanowiska szefa Eurokorpusu. Wywołało to poruszenie, bo to zrobiło SKW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, i pojawiły się takie oskarżenia, już w domyśle, że tutaj też chodzi o to, że może tu jest jakaś kwestia zdrady. Czy ale może nie w kierunku rosyjskim. No właśnie, nie wiemy, dlatego że też uczestniczył w wojnie w Ukrainie, bo też działał na tym odcinku. I to jest pytanie, czy my wiemy coś więcej, co się wydarzyło, czy sposób informowania jest właściwy w tej sprawie? Nie wiemy nic więcej i zapewne więcej się nie dowiemy, co akurat jest dobre, bo SKW powinno działać zgodnie ze swoimi procedurami. Natomiast to, co przynajmniej budzi moje wątpliwości, to jest pewna teatralizacja sposobu odwołania. Bo piszą o tym dzisiaj media europejskie. Wydaje mi się, że w tonie pewnego zaskoczenia, że właśnie w ten sposób został pan generał odwołany. Pojawiają się interpretacje o rewanżu politycznym, no a to znowu utwierdza to myślenie, że Polaków można osłabić wewnętrznie, skłócić, podzielić, spowodować, iż zajmą się walką sami ze sobą. To znakomicie ułatwia działanie ewentualnemu przeciwnikowi czy agresorowi. Właśnie z tego między innymi powodu szereg państw, na przykład Litwa albo Dania, państwach skandynawskich, to jest w ogóle normą, sprawy związane z bezpieczeństwem wyłącza spod bieżących sporów politycznych. Tam się nawet pod
podpisuje takie międzypartyjne porozumienie w kwestiach bezpieczeństwa, też nakładów na bezpieczeństwo raz na 4 lata. Sygnują to wszystkie partie polityczne, również opozycyjne. Jeszcze pana generała chciał zapytać o tutaj odwołanie pana generała, bo to po fachu. Generał o generale. Po fachu, mało tego, ja to przeżyłem. Znaczy nie byłem odwołany, ale przeżyłem w 2017 roku, bo podobne postępowanie wszczęto wobec mojej osoby. Jak widać, nie było podstaw, skoro pan tutaj siedzi. Ja absolutnie teraz na chłodno zgadzam się z tym, co pan redaktor powiedział. Tak, jest takie prawo, SKW ma takie kompetencje, jest ustawa o ochronie informacji niejawnych. Są regulacje dotyczące służby wojskowej, żołnierzy zawodowych. Tam wprowadzono niestety tą zmianę, że w przypadku rozpoczęcia takiego postępowania żołnierza zwalnia się z zajmowanego stanowiska. Nie liczmy na to, że czy to wicepremier, czy SKW, czy ktokolwiek inny ujawni cokolwiek w tej sprawie, bo procedura trwa 6 miesięcy. W trakcie procedury są prowadzone 2 czynności z udziałem bezpośrednio zainteresowanego, czyli tutaj generała Gromadzińskiego. Jest to procedura wysłuchania i procedura wyjaśnienia. Tam SKW powinno przedstawić, jakie ma obiekcje, czy w których obszarach budzi wątpliwości materiał zgromadzony przez SKW. I generał Gromadziński powinien to wyjaśnić. Powinno zakończyć się to decyzją o utrzymaniu, bądź też o odstąpieniu nadzieję, i przywróceniu. No, oczywiście później jest ustawa, daje tak, prawo do tego, zobaczmy, do odwołania. Zobaczmy sobie później to, ponieważ nie zdążymy już tego powiedzieć, ale jak miejmy nadzieję, że to się wszystko dobrze skończy. To może trwać rok. Dla dobra i też wojska i nas wszystkich. Dziękuję bardzo za tę dyskusję, bardzo merytoryczną. Okay. Wyjątkowo w tym programie nie będę podsumowywała, ponieważ mamy Wielki Czwartek. Nie chcę, żebyście państwo przy stole rozmawiali o wojnie, o możliwości wojny, ale wręcz przeciwnie, o tym, jak budować pokój, jak budować wspólnotę, bo to są święta też, podczas których możemy taką wspólnotę przy stole budować, a jak słyszeliśmy z ust naszych ekspertów, wspólnota, pokój, to, co myślimy o sobie, jak ze sobą rozmawiamy, jest niezwykle istotne również po to, żeby utrzymać pokój. Bez tego pokoju nie da się utrzymać. Bez tego, jak my wobec siebie się zachowujemy i jak ze sobą rozmawiamy. I tego państwu życzę. Pokoju, spokoju i udanych świąt. Dziękuję państwu. I dziękuję państwu przed telewizorami. I podzielenia się jajkiem z sąsiadami. Tak, tak. O.